My mówimy też bardzo jasno stronie ukraińskiej, że to wsparcie, którego udzieliliśmy, to wsparcie było w ich interesie i było również w naszym interesie, nie ma żadnych wątpliwości. Ale to nie jest tak, że Polska będzie tego wsparcia udzielała, nie oczekując tutaj ze strony ukraińskiej traktowania po partnersku. Mówimy o tym bardzo jasno i myślę, że Ukraina, nawet jeśli nie wszyscy politycy to rozumieją, to zaczynają rozumieć coraz bardziej. Jeśli padają takie tezy również w kontekście naszych relacji z Ukrainą, że my nie powinniśmy byli tego wsparcia Ukrainie przekazywać, albo powinniśmy byli przekazywać je w mniejszym stopniu, że to było osłabianie polskiej armii, bo Ukraina te czołgi wzięła, nic nam za nie nie dała, no bo rzeczywiście nie miała w tym momencie pieniędzy, a my tylko w zasadzie je oddaliśmy i nic na tym nie zyskując. Otóż jest dokładnie odwrotnie. Trybunał Sprawiedliwości od lat dąży do rozszerzania zakresu sfer objętych integracją europejską poprzez kolejne kreatywne orzeczenia. Ta doktryna ever closer union, zawsze silniejsza Unia. Ten materiał powstał także dzięki darczyńcom Nowej Konfederacji. Jeśli chcesz, żeby takie całkowicie niezależne analizy spraw o strategicznym znaczeniu dalej powstawały, rozważ proszę dołączenie do grona darczyńców Nowej Konfederacji. Bartłomiej Radziejewski. Dzień dobry Państwu, nazywam się Bartłomiej Radziejewski i zapraszam serdecznie do Pomówmy Realnie, w którym rozmawiamy o sprawach strategicznych z osobistościami życia publicznego. Dzisiaj kontynuujemy nasz cykl przedwyborczy, w którym pytam przedstawicieli najważniejszych stronnictw politycznych w Polsce o ich wizję polityki zagranicznej i bezpieczeństwa tuż przed wyborami 15 października. Dzisiaj moim Państwa gościem jest pan Paweł Jabłoński, wiceminister spraw zagranicznych, ważny polityk obozu rządzącego. Dzień dobry panie ministrze. Dzień dobry Państwu. No więc zacznijmy od podstawowej rzeczy, panie ministrze. Walczy pan ze swoją formacją o trzecią kadencję rządów. Są pewne szanse, trudno dzisiaj powiedzieć, nie będziemy się tym zajmować, na ile duże, ale załóżmy, że będzie ta trzecia kadencja. Z jaką wizją polityki zagranicznej i bezpieczeństwa idziecie? Czy jakieś istotne korekty tutaj mają szansę się wydarzyć, czy raczej ani kroku w tył i kontynuacja tego, co było? Przede wszystkim kontynuacja spraw strategicznych na pewno nas czeka, bo priorytety polskiej polityki zagranicznej są dość jasno określone i co do myślę, że nawet większości z nich, to mamy zgodę między większością sił politycznych w Polsce. To jest silna obecność Polski w Sojuszu Północnoatlantyckim, dobre relacje ze Stanami Zjednoczonymi, nie tylko te w sferze bezpieczeństwa, także w sferze gospodarczej, politycznej, ale to ten aspekt bezpieczeństwa jest najistotniejszy. Silna obecność Polski w Unii Europejskiej, rozumianej jako sojusz państw suwerennych, wolnych, równych, natomiast państw, a nie organizacji, która się przekształca w takie centralne quasi-państwo. Tutaj już myślę, że może być spór z częścią politycznych. No i trzeci aspekt, dla nas szczególnie istotny, jak dla naszych konkurentów, myślę, że różnie też, to jest silna polityka regionalna, to znaczy wykorzystywanie tych wspólnych części, wspólnych punktów z naszymi sąsiadami w zakresie i potrzeb, i możliwości, które mamy, i no, tych możliwości współdziałania, żeby lepiej reprezentować interesy, które są nam wspólne, a nie dawać się rozgrywać większym sąsiadom z Zachodu. To jest coś, co jest bardzo istotne. Myślę, że jeśli jest jakaś istotna różnica w polityce zagranicznej pomiędzy naszym rządem a rządem naszych poprzedników, tych różnic pewnie jest dużo więcej, ale ten jeden aspekt wzmocnienia polityki regionalnej, silniejszego sojuszu w Europie Środkowej, rozumianego jako też politykę bezpieczeństwa w ramach bukareszteńskiej dziewiątki, czy w ramach Trójmorza, także w ramach Wyszehradu, z bardzo różnymi oczywiście przygodami po drodze i sprawami, w których się z poszczególnymi sąsiadami nie zgadzamy, to jednak ten aspekt regionalny też ma dużą istotność. To są te trzy najważniejsze rzeczy, a co do szczegółów, to chętnie się będę odnosił do konkretnych spraw. Okej. Jednak w międzyczasie bardzo dużo się zmieniło przez tych 8 lat, panie ministrze. Mamy, jak się wydaje, dużo groźniejszą Rosję, która po zakończeniu wojny ukraińskiej wkrótce może być zagrożeniem także bezpośrednio dla nas. Mamy zupełnie inną Unię Europejską, która ewoluuje po części za sprawą tego, co pan mówi, co jest teraz na agendzie, ale po części też w takich podskórnych gabinetowych procesach, prawda? Typu wzrost ambicji TSUE do bycia
Trybunałem Konstytucyjnym całej Europy, typu uwspólnienie długów, uwspólnienie polityki dalszej energetyczno-klimatycznej. To się staje coraz bardziej sfederalizowany i scentralizowany byt. Mamy też wielki wzrost Azji i nową architekturę mocarstw na świecie. Czy nie uważa pan, że jakieś zasadnicze zmiany w polityce zagranicznej w związku z tymi dużymi ruchami tektonicznymi w światowej geopolityce są potrzebne? No, gdybyśmy prowadzili politykę, która ignorowałaby zagrożenie rosyjskie, to rzeczywiście można byłoby powiedzieć, że dochodzi do zmiany i teraz trzeba politykę skorygować. Tylko że akurat w zakresie bezpieczeństwa my przed tym zagrożeniem rosyjskim ostrzegaliśmy od dawna, przygotowywaliśmy się na zagrożenie. Ono jest wielowymiarowe, bo dzisiaj rzeczywiście ono się zmaterializowało w formie militarnej agresji na Ukrainę na pełną skalę, to co zaczęło się w lutym ubiegłego roku, no ale działania o charakterze hybrydowym, działania w zakresie ataków energetycznych, cybernetycznych, to już miało miejsce także wcześniej. Także były tego rodzaju ataki na Polskę, w większości na szczęście odpierane. I my nie tyle musimy korygować tą politykę, co raczej wzmacniać te aspekty, które sprawiają, że ona jest skuteczniejsza. I ten aspekt zasadniczy to jest przede wszystkim budowa zarówno świadomości po stronie innych państw, tych położonych trochę dalej od Rosji, tych, które nie czują tego zimnego oddechu rosyjskiego niedźwiedzia bezpośrednio, tylko znają go bardziej w teorii, a są niestety też mocno zinfiltrowani przez agenturę wpływu, żeby ta świadomość, która się tam pojawiła po lutym 2022 roku, żeby ona się utwierdzała i żeby nie wygasała, bo ja często słyszę, że doszło do jakiejś całkowitej zmiany sposobu myślenia o Rosji w Europie. Na dzisiaj z pewnością tak jest. Dzisiaj nikt poważny w polityce europejskiej nie powie, że z Rosją trzeba się dogadywać taką, jaką ona jest i tak dalej. Te wszystkie tezy, które były przed rokiem, przed półtora roku, odeszły gdzieś w zapomnienie. Ale czy to jest trwałe? Tutaj absolutnie mi się nie założy. Myślę, że to takiej trwałości tutaj nie ma, bo wciąż jest wielu ludzi w różnych sferach polityki, w sferach też wpływowych, kręgów przemysłowych, akademickich, dziennikarskich na Zachodzie, w Polsce zresztą niestety też, ludzi, którzy są po prostu rosyjskimi agentami wpływu, albo opłacanymi, albo po prostu ideowymi, bo takie osoby też są, które uważają, że należy takie wielkie zjednoczenie europejsko-rosyjskie, mówi się o niemiecko-rosyjskim, ale to ma być w takiej szerszej wizji też zjednoczenie europejsko-rosyjskie trochę ponad głowami Europy Środkowej. To jest największe strategiczne ryzyko dla Polski w tej chwili, dla całej naszej części Europy, bo państwa, które do Unii dołączyły, wciąż traktowane są przez część krajów zachodnich jako takie państwa nowe, państwa, które niby są w Europie, ale tak naprawdę nie do końca wiadomo, czy nie stanowią strefy wpływów rosyjskich. Wielu ludzi cały czas na Zachodzie tak niestety myśli. I naszym celem strategicznym jest doprowadzenie do przebudowania tej świadomości na trwałe. Żeby to robić, trzeba po prostu budować skuteczne sojusze. Właśnie ten sojusz regionalny jest do tego kluczem, żeby to nie sama Polska, ale też państwa bałtyckie, Czechy, Rumunia, inne kraje naszego regionu. Nie wymieniam wszystkich i Państwo się pewnie domyślacie, dlaczego o niektóre pominąłem, a z tymi krajami z naszego sąsiedztwa też pracować trzeba, żeby nasze bezpieczeństwo wzmacniać właśnie poprzez przebudowę świadomości Europy Zachodniej. To się wiąże oczywiście z drugim aspektem, który Pan poruszył, czyli zmianą formuły Unii Europejskiej, czy intencjami zmiany tej formuły w coś na kształt. Niektórzy mówią superpaństwa, to jest takie trochę quasi państwo, bo tam nie byłoby organów państwowych sensu stricto, tylko mechanizmy decyzyjne, które de facto pozbawiałyby realnych możliwości wpływu na zmianę rzeczywistości rządy i parlamenty demokratycznie wybrane, bo wszystko musiałoby uzyskiwać zgodę czy to instytucji w Brukseli, czy to w formie większości kwalifikowanej pozostałych państw. To jest coś, czego absolutnie chcemy uniknąć i na szczęście struktura Unii Europejskiej jest taka, że zmiany traktatów w tym zakresie wymagają jednomyślności. Tutaj nie ma żadnej możliwości, żeby to wprowadzić z pominięciem tej zasady. I Polska, dzisiejszy rząd, stawia tutaj twarde weto. My to mówimy bardzo jednoznacznie. Myślę, że to też jest kolejna różnica między nami a naszymi przeciwnikami. Jeśli ktoś chce się doszukiwać tego, co jest elementem programu w polityce zagranicznej po stronie PiS-u, co jest elementem po stronie Platformy, to sądzę, że po stronie Platformy nie ma takiego sprzeciwu wobec tych planów. Podejrzewam, że dlatego, że oni widzą w tym też szansę na jakieś spetryfikowanie swoich wpływów w instytucjach unijnych, które niewątpliwie mają bardzo duże, bo należą do rodziny politycznej, która w Europie dominuje, czy jest jedną z dominujących. I to jest element, który dziś jest również strategicznie bardzo istotny.
Absolutnie nie chcę wpadać w taki manicheizm, że z jednej strony mamy zagrożenie ze wschodu, a z drugiej strony równoważne zagrożenie z zachodu, bo te zagrożenia mają zupełnie różny charakter. Zagrożenie ze wschodu jest bezpośrednim zagrożeniem egzystencjalnym. Rosja ma zamiar po prostu podbijać kolejne kraje, w tym także Polskę. Natomiast to, co wiąże się z zagrożeniem z zachodu, to jest stopniowa, powolna utrata realnej suwerenności, rozumianej jako możliwość wpływania na rzeczywistość, zmiany decyzji czy podejmowania tych decyzji suwerennych. Pan wspomniał o Trybunale Sprawiedliwości. Trybunał Sprawiedliwości od lat dąży do rozszerzania zakresu sfer objętych integracją europejską poprzez kolejne kreatywne orzeczenia. Ta doktryna ever closer union, zawsze silniejsza Unia, która wynika po prostu z wykładni kreatywnej traktatów dokonywanej najpierw przez poprzednich TSUE, czyli sąd wcześniejszy, dzisiaj Trybunał Sprawiedliwości. No mamy do czynienia, to wcześniej to się nazywało ETS, teraz to jest TSUE. Mamy do czynienia z taką powolną ewolucją integracji poprzez prawo. A integracja jest procesem politycznym. To nie prawnicy, nie sędziowie w togach, którzy nie mają odpowiedzialności demokratycznej, powinni tu decydować, tylko obywatele. I obywatele Polski wsparli taki rząd, który się temu sprzeciwia. Mamy nadzieję, że również takie wsparcie uzyskamy w najbliższych wyborach. Wspomniał Pan o bezpieczeństwie, o kluczowym zagrożeniu ze strony Rosji, bardzo dobrze. Natomiast kwestia tego, jak adekwatne są nasze przygotowania, czy na ile adekwatne są nasze przygotowania w dziedzinie bezpieczeństwa, to jest coś, czym akurat w Nowej Konfederacji ostatnio intensywnie się zajmowaliśmy. I Marek Budzisz w takim tekście otwierającym nasz temat miesiąca na ten temat analizował to w szczegółach i stwierdzał, że no, o ile sprzętowo fajnie, tak, że mamy tyle dużo nowego sprzętu, no to kadrowo jest cieniutko, panie ministrze. Biorąc pod uwagę niektóre wyliczenia amerykańskie, trzeba założyć, że przy tym stanie kadrowym polskiej armii, polskich sił lądowych, no to po około 100 dniach nie mielibyśmy armii, nawet wygrywając wojnę, co wskazuje na to, że sprzęt super. Ale musi być jeszcze komu z tego sprzętu strzelać, ten sprzęt obsługiwać, co wiąże się z całym systemem szkoleń i tak dalej. To oczywiście odsyła nas w połączeniu z waszym postulatem 250 czy 300-tysięcznej armii do bardzo niepopularnej, zwłaszcza w tygodniu wyborczym, oczywiście, więc nawet tu nie oczekuję specjalnie jasnej odpowiedzi, kwestii przywrócenia zasadniczej służby wojskowej. Ale proszę łaskawie odnieść się do tego, na ile te działania są wystarczające, bo wydają się jako żywo dalece niewystarczające, a musimy się liczyć z tym, że to nie te optymistyczne szacunki dotyczące tego, że na dekadę lub dłużej mamy spokój z Rosją, ale te pesymistyczne szacunki mówiące, że nawet w 2, maks 3 lata po wojnie ukraińskiej Rosja może być zdolna do ponawiania kolejnych agresji, są prawdziwe, co za tym idzie, duże wyzwanie przed nami, żeby zdążyć. Z tą tezą, że jest cieniutko, ja się nie zgodzę. Zgodziłbym się, że cieniutko było jeszcze bardzo niedawno temu, bo rzeczywiście sytuacja i sprzętowa, i kadrowa, i strukturalna, dowódcza polskiej armii była absolutnie fatalna. Bo my dzisiaj pojawia się taka rzeczywiście w tej chwili teza, że może 100 dni, może więcej, tak do końca nie wiadomo. No, znów można tu wrócić do koncepcji, która obowiązywała w 2011 roku, która została odtajniona, która mówiła, że już po 2 tygodniach Wojsko Polskie miałoby się w całości wycofać na linię Wisły, a w dalszych krokach wręcz w zasadzie rozważane było to, czy my nie będziemy musieli oddać całego terytorium po to, żeby następnie z pomocą sojuszników je odbijać. I teraz ja nie chcę wpadać w takie bardzo głośne hasła stricte ataku na to, że ta doktryna była fatalna, że ona była zdradą Polski, bo ja uważam, że to była doktryna bardzo zła. Natomiast ja rozumiałbym, gdyby twórcy tej doktryny przyjęli takie założenie, że rzeczywiście sytuacja na rok 2011 jest bardzo zła i według stanu na 2011 rok nie jest możliwa inna obrona. Powiedzmy teoretycznie, że można byłoby to zrozumieć. Tylko problem polega na tym, że za tamtych czasów, za rządów naszych poprzedników, ta sytuacja nie tylko była zła, ona się pogarszała. Likwidowane były kolejne jednostki wojskowe. Jednostki organizacyjne Wojska Polskiego były likwidowane, łączone z innymi, przenoszone ze wschodniej części kraju do zachodniej, a więc ten regres się pogłębiał. My to
odwróciliśmy, to znaczy odwróciliśmy trend, natomiast oczywiście, że dzisiaj nie jest tak, że armia jest całkowicie już odbudowana i osiągnęła te stany osobowe czy stany sprzętowe, które są niezbędne. Zakłada ustawa o obronie ojczyzny 300 tysięcy żołnierzy, do tego trzeba dążyć i tutaj pan mówi o zasadniczej służbie wojskowej. Ja jestem przeciwny tego rodzaju mechanizmom. Oczywiście w czasach wojny to bywa niezbędne. Natomiast w czasie pokoju można to rozwiązywać innymi metodami. My promujemy służbę wojskową z dość dobrym skutkiem. Ja widzę na różnego rodzaju wydarzeniach to zainteresowanie młodych ludzi wojskiem jest coraz większe. Zgadzam się, że wciąż jeszcze potrzebne jest zintensyfikowanie tych działań. Trzeba tego robić jeszcze więcej. Natomiast trend, w którym idziemy, ten kierunek, w którym się poruszamy, z całą pewnością jest słuszny. Myślę, że tutaj znów, jeśli ktoś realnie ocenia zagrożenia, jakie są dla nas, są przeciwko nam ze strony wschodniej zwłaszcza, to ten cel powinien łączyć absolutnie wszystkie siły polityczne w Polsce. Więc zbudowanie silnej armii, armii, która będzie w stanie samodzielnie się obronić w razie ataku na tyle długo, żeby sojusznicy mogli nam przyjść z pomocą. Nie poprzez ucieczkę, nie poprzez oddawanie terytorium, poddawanie terenu, co dzisiaj widzimy. Ukraina, która obroniła się jako państwo, ale straciła ogromne ilości terytorium, dzisiaj ma potężny problem, żeby to terytorium odbić. Mówię tutaj zarówno o Krymie i Donbasie, ale też o terenach utraconych już w 2022 roku. Więc odwojowywanie terytorium jest dużo trudniejsze. Celem powinno być to, żeby armia miała możliwość obrony na granicy bezpośrednio, żeby nie pozwolić wrogowi wejść w głąb na terytorium kraju. Do tego potrzebna jest armia silniejsza, liczniejsza, lepiej wyposażona. My nad tym w tej chwili pracujemy dość intensywnie. Szczerze mówiąc, ja słyszę najczęściej krytykę, że my wydajemy za dużo, że te wydatki są zbyt wysokie, że jest to nieracjonalne, że należałoby wydawać mniej. Ja mogę odpowiedzieć tak, że ja chciałbym, żebyśmy mogli wydawać mniej. Chciałbym, żebyśmy mogli na tym oszczędzać, wydawać te pieniądze na coś innego. Ale bezpieczeństwo jest absolutnym warunkiem i tutaj nie może być potrzebnych kompromisów. Zagrożenie jest rzeczywiście realne, tak jak pan mówi. Możliwe, że w scenariuszu optymistycznym Rosja się nie odbuduje przez 10 albo i 20 lat, a w tym najbardziej optymistycznym, że dojdzie tam w ogóle do jakiejś wielkiej smuty i potem zmiany, która przebuduje sposób myślenia nie tylko elit rosyjskich, tak zwanych elit, bo to są właściwie pseudoelity, takie oligarchiczne, ale sposób myślenia społeczeństwa. No ale to jest niestety bardzo złudna nadzieja, dlatego że Rosja jest taka, jaka jest no już od co najmniej 300 lat czasu Piotra Wielkiego, jeśli nie dłużej, to jest kwestia też cywilizacyjna. Więc ja bym sobie wielkich nadziei na to nie robił. My musimy być rzeczywiście gotowi na scenariusz pesymistyczny, że Rosja będzie się odbudowywała, co gorsza, że będzie odbudowywała swoje wpływy w Europie. A te wpływy w Europie mogą skutkować na przykład pomysłami tego typu, jak te traktaty, które Rosja proponowała w grudniu 2021 roku, żeby jakiś nieformalny układ pomiędzy NATO a Rosją obowiązywał, oni to nazywali nową architekturą bezpieczeństwa, że NATO pozostaje w swoich granicach, już się oczywiście nie może rozszerzać, ale na terytoriach państw przyjętych po 1997 roku, czyli po akcie stanowiącym NATO-Rosja, nie może być żadnych wojsk sojuszniczych. No, to byłaby dla nas śmiertelna droga prosto w łapy Putina, bo wówczas sojusznicy nie mogliby nam przyjść z pomocą. Okej, tylko panie ministrze, ciśniecie ten temat obrony na linii Wisły, ale wedle mojej wiedzy my nie odbudowaliśmy się przy pełnej zgodzie co do tego czarnego okresu rządów Bogdana Klicha w MON. Nie odbudowaliśmy się do tego poziomu, żeby umożliwić efektywną obronę z tak dużym państwem jak Rosja, z tak dużą agresją, która może być związana z jego ofensywnym zachowaniem. Na granicy to nam grozi powtórką z 1939 roku. To żeby nie być gołosłownym, bo sam nie jestem ekspertem wojskowym, śledzę te sprawy z pewnego poziomu ogólności, no to na to wskazują tacy eksperci do spraw wojskowości jak Jarosław Wolski czy Konrad Muzyka. Wie pan, wielu ekspertów przedstawia różne opinie. To też są ludzie, którzy się tym zajmują niekoniecznie zawodowo. Ja oczywiście szanuję te opinie, bo one są często oparte na dość drobiazgowej analizie naszej rzeczywistości. I faktem jest, że dzisiaj polska armia wciąż jeszcze wymaga dalszej budowy, rozbudowy, wzmocnienia sprzętowego. Ja nie powiem nikomu, że my dzisiaj mamy taką armię, że się przed każdym bronimy i w ogóle nie potrzebujemy do tego sojuszników, bo tak po prostu nie jest. Natomiast dzisiaj, z uwagi też na sytuację międzynarodową, w jakiej się znaleźliśmy, ta sytuacja dotycząca naszego bezpieczeństwa i tego, czy armia jest w stanie się odbudować, czy jest w stanie się obronić samodzielnie przed Rosją, też musi być oceniana na pewnej osi czasu. Gdyby Rosja Ukrainę nie zaatakowała i miała cały czas tak duży potencjał, jaki miała w 23 lutego 2022 roku,
Armia rosyjska byłaby, a przynajmniej na papierze, dużo silniejsza, ale liczebnie także. Wówczas groźba takiego ataku na Polskę byłaby z pewnością większa w rozumieniu jego skutków. To znaczy większa i silniejsza armia rosyjska byłaby w stanie zadać nam więcej strat. Dzisiaj, ponieważ armia rosyjska została na Ukrainie zdziesiątkowana, nie jestem daleki od tezy, że Ukraina tę wojnę już wygrała, czy nawet, że ją wygrywa, bo to jest dużo bardziej złożone, ale armię rosyjską jednak zdziesiątkowała, osłabiła jej potencjał, w takim stopniu, że my zyskaliśmy dzięki temu przynajmniej kilka lat, a może więcej, na to, żeby naszą armię również wzmocnić. I jeśli padają takie tezy również w kontekście naszych relacji z Ukrainą, że my nie powinniśmy byli tego wsparcia Ukrainie przekazywać, albo powinniśmy byli przekazywać je w mniejszym stopniu, że to było osłabianie polskiej armii, bo Ukraina te czołgi wzięła, nic nam za nie nie dała, no bo rzeczywiście nie miała w tym momencie pieniędzy, a my tylko w zasadzie je oddaliśmy, nic na tym nie zyskując. Otóż jest dokładnie odwrotnie. My tak naprawdę dzięki temu, że nasze czołgi, że nasze wozy bojowe, że nasz sprzęt, nasza broń, także nasze wsparcie polityczne się do tego przyczyniło, że to wszystko pomagało powstrzymać Rosję, osłabić ją i tak naprawdę ograniczyć i odsunąć w czasie możliwość do odbudowy potencjału tej armii, wzmocniliśmy nasze bezpieczeństwo, bo uzupełniamy sprzęt i mamy więcej czasu na to, żeby się przygotować. Z perspektywy naszego bezpieczeństwa jako niepokojącej jawi się news dzisiejszego dnia, w którym rozmawiamy. A rozmawiamy we wtorek 10 października, o dymisji, podaniu się do dymisji przez szefa sztabu i przez dowódcę operacyjnego. Tajemnicą Poliszynela był konflikt generała Rajmunda Andrzejczaka, szefa sztabu generalnego WP, z ministrem obrony Mariuszem Błaszczakiem, natomiast w tygodniu przedwyborczym to wskazuje na jakąś desperację. Jak to czytać, panie ministrze? Ja nie chcę wchodzić w sprawy personalne, zwłaszcza, że nie znam przyczyn tej sytuacji i mówiąc zupełnie szczerze, to nie jest najważniejsze. Wojsko Polskie to więcej niż personalia, to więcej niż to, czy jest jeden generał, czy jeden minister w takim czy w innym miejscu. Strategia jest przyjęta nie pod konkretne osoby na konkretnych funkcjach i stanowiskach, tylko pod obronę kraju. Tyle mogę na ten temat powiedzieć. Niezależnie od tego, kto pełni tę funkcję, ta strategia się nie zmienia. Wróćmy może na zachód z kolei i do Unii Europejskiej. Potężne tarapaty mamy w Unii Europejskiej, nie tylko dlatego, że ewoluuje ona w duchu coraz bardziej federalistyczno-centralistycznym, jak mówiliśmy wcześniej, ale też dlatego, że jest spór o praworządność i Polska jest regularnie grillowana od kilku lat. Mamy wstrzymaną wypłatę funduszy z Krajowego Planu Odbudowy, mamy zagrożone fundusze spójności, płacimy już różne tam odsetki, na horyzoncie są kolejne. Jak wyjść z tej matni i kto jest winny tej trudnej sytuacji, w jakiej się znaleźliśmy, panie ministrze? Winna w tej sprawie jest w 100% nasza opozycja. Tutaj nie mam żadnej wątpliwości, dlatego że jesteśmy chyba jedynym, obok Węgier, takim państwem, którym opozycja domaga się tego, żeby ich własny kraj był karany takiego rodzaju sankcjami finansowymi, że głosują za tym w Parlamencie Europejskim, że domagają się tego rodzaju interwencji. Coś takiego jest nie do pomyślenia w innych państwach. Nawet w tych rządzonych przez partie z naszej rodziny politycznej Włochy są tu dobrym przykładem. Ta reakcja lewicy i liberałów włoskich po oświadczeniach Ursuli von der Leyen krótko przed wyborami włoskimi we wrześniu ubiegłego roku, kiedy ona powiedziała, że jeśli Włochy wybiorą rząd, z którym komisja nie będzie chciała współpracować, że komisja ma wtedy pewne narzędzia finansowe, których używa wobec Polski i Węgier, zdecydowany protest także właśnie po stronie lewicy włoskiej, dlatego że oni się kierują swoim narodowym interesem. Oni są patriotami włoskimi i to jest nie do pomyślenia, żeby domagali się sankcji na własny kraj. U nas to niestety miało miejsce. W połączeniu z tym sposobem myślenia o Polsce i innych krajach Europy Środkowej jako państwach, które są takimi nowymi członkami Unii Europejskiej, że dopiero 20 lat jesteśmy w tej Unii Europejskiej, to jakby w roku 2015 ktoś tak mówił o Austrii, że to jest nowy członek Unii Europejskiej, bo dopiero 20 lat temu wstąpiła. No, rzecz nie do pomyślenia, w stosunku do Europy Środkowej tak to niestety funkcjonuje. To jest poważny problem, to jest bardzo poważny problem, z którego wyjście na pewno nie będzie proste i nie będzie krótkie, natomiast trzeba to wytrzymać. I jeśli będziemy konsekwentnie prowadzić tę politykę, to również w pewnym momencie ona będzie po stronie unijnej się zmieniała. Dlaczego? Dlatego, że te pieniądze, które Unia Europejska w ramach planu odbudowy czy w ramach budżetu wieloletniego przekazuje państwom członkowskim, to są przede wszystkim pieniądze na inwestycje w infrastrukturę. Nie tylko taką twardą infrastrukturę drogową, ale też informatyczną, energetyczną.
tą infrastrukturę ktoś musi budować. I oczywiście my się najbardziej cieszymy, jak budują firmy polskie, mają coraz większy udział w tych inwestycjach, ale ogromną część w dalszym ciągu budują firmy niemieckie, holenderskie, firmy z tych najbogatszych, najzamożniejszych państw. I coś tutaj rozłącza, przepraszam. Coś się przerywa połączenie, panie ministrze. Jest ten... Cały czas się wdzwania do mnie, przepraszam, Izrael, no to są tematy bieżące. Dobrze, będę kontynuował. Okej, najbogatsze, najzamożniejsze na tym stanęło. Tak. Państwa najbogatsze, najzamożniejsze, potem zaczęło rwać połączenie. Kraje tak zwane... Najbogatsze, najzamożniejsze kraje tak zwanej Starej Unii to są kraje, które uzyskują, choć są formalnie płatnikami netto, uzyskują bardzo duży zwrot z tych funduszy europejskich, które dostaje Polska czy inne kraje Europy Środkowej. Więc w nieco dłuższym terminie to się po prostu im samym nie opłaca. Dlatego mówię, że trzeba to wytrzymać. Ja nie mam żadnych wątpliwości, że my będziemy atakowani także w trzeciej kadencji, że będziemy cały czas poddawani takiej presji, że nasza opozycja również w tych kolejnych 4 latach będzie opowiadała tego typu rzeczy, że Polskę należy karać finansowo, że należy nas zagłodzić finansowo, jak to powiedziała pani Catherine Barley z lewicy niemieckiej. No więc na pewno takie rzeczy będą miały miejsce. Natomiast musimy być na tyle zdeterminowani, żeby nie pozwolić na ustępstwa, bo to są ustępstwa, które zmierzałyby tak naprawdę do utraty przez Polskę suwerenności. Najpierw w tej formule prawnej, jurydycznej, czyli właśnie narzucenia nam ponad naszymi konstytucyjnymi organami, jak Trybunał Konstytucyjny, zwierzchnictwa Trybunału Sprawiedliwości, co jest nie do pomyślenia z punktu widzenia prawa międzynarodowego, no a potem również wpływ na decyzje polityczne, jak choćby zniesienie prawa weta w ramach polityki zagranicznej czy w innych obszarach, w których jednomyślność w tej chwili obowiązuje. Więc to jest kwestia też polskiej suwerenności, nie odbieranej jedną rezolucją, tylko poprzez powolny proces nacisków, przed którymi no, żaden odpowiedzialny rząd ugiąć się nie powinien. Teza, że to w 100% wina polskiej opozycji brzmi jasno i klarownie, panie ministrze, ale nie chcąc wchodzić w szczegóły sporu samego o praworządność w tym miejscu, bo to nie jest rzecz polityki zagranicznej stricte, ale czy nie uważa pan, że choćby to, że przywództwo polityczne pana partii nie uwzględniło, jak się wydaje, tego, że Unia Europejska może się efektywnie wmieszać w ten spór i prowadziło reformę wymiaru sprawiedliwości w sposób taki, jakby Unia Europejska nie była tutaj graczem, było błędem? To pierwsza część pytania. A druga część, w międzyczasie Unia też ewoluowała, prawda? To znaczy wpisano na przykład ochronę praworządności i obarczono ją konkretnymi sankcjami jako zasadę konstytutywną. Co za tym idzie? Czy Polska nie będzie musiała znacząco ustąpić w stosunku do tych planów zmian w wymiarze sprawiedliwości, które czyniła, żeby móc efektywnie rozwiązać ten spór? Nie zgadzam się z tą tezą, dlatego że przyczyny tego sporu nie mają charakteru prawnego, a wyłącznie polityczne. Jeżeli nie wdrażalibyśmy reformy wymiaru sprawiedliwości, to znalazłby się inny powód, dla którego Polska byłaby atakowana. Dotyczyłoby to albo kwestii światopoglądowych związanych na przykład z próbami narzucenia nam przez Unię Europejską uznawania związków i osób jednej płci za małżeństwo czy adopcji dzieci, albo kwestii aborcji, albo kwestii związanych z energetyką i z klimatem, przymuszenie nas do likwidacji energetyki węglowej. Tego typu obszarów, w których mamy istotne rozbieżności w poglądach i w polityce z tak zwanym głównym nurtem europejskim, jest dużo więcej. Jeśli mówiąc bardziej przysłowiowo, kij nie byłby ten, który jest używany w tej chwili, to znalazłby się inny, dlatego że polityczny cel i polityczna przyczyna od samego początku tutaj jest jasna. Już pierwszy rząd, jeszcze wtedy z premier Beatą Szydło, już wtedy pojawiały się sygnały, że ten rząd będzie zwalczany na wszelkie możliwe sposoby. Komitet Obrony Demokracji, ta organizacja wspierająca opozycję, powstała przed zaprzysiężeniem rządu Prawa i Sprawiedliwości. I interwencje w Komisji Europejskiej również już wtedy miały miejsce. Więc ja tutaj nie mam absolutnie jakichkolwiek złudzeń, że gdybyśmy działali w inny sposób, to byłoby inaczej. A mówiąc zupełnie szczerze, gdybyśmy tej reformy nie podjęli, gdybyśmy pozwalali dalej na to, żeby choćby w Krajowej Radzie Sądownictwa dalej dominował ten stary układ sędziowski, który był układem absolutnie patologicznym. Gdybyśmy na to pozwalali, to po prostu my byśmy nawet nie wygrali wyborów w 2019 roku, bo ludzie tego po prostu oczekiwali od nas.
I ja się jestem gotowy zgodzić, że ta reforma nie wyszła tak, jak powinna. Bardzo wiele rzeczy tutaj zostało zrobionych w sposób niewłaściwy, mogło być lepiej komunikowanych także. Pełna zgoda. Ja o tym publicznie mówiłem, nawet wchodziłem w spory z naszymi koalicjantami. Nie uciekam od tego, mogę to powtórzyć, bo cały czas uważam tak samo. Można było to zrobić dużo lepiej, dużo sprawniej. Natomiast nie mam też złudzeń, że gdybyśmy robili to inaczej, że tego ataku by nie było. Po prostu powód nie jest tam, gdzie przepisy prawa, powód jest tam, gdzie polityka. A najlepszy dowód na to jest taki, ja jestem prawnikiem, ja doskonale wiem, jak te przepisy wyglądają w innych państwach. Jeżeli mamy państwo, w którym sędziowie są wybierani wprost przez komisję polityczną, powoływaną przez parlament krajowy i parlamenty czy rządy landowe, to gdzie o Niemcy oczywiście, tam są komisje stricte polityczne, one wybierają sędziów. Nikomu to nigdy nie przeszkadzało. W Polsce z jakichś powodów przeszkadza. Nikt mnie nie przekona, że z uwagi na jakieś drobne różnice w tym, że procedura jest nieco inna, że tam ta sytuacja jest dopuszczalna, a w Polsce jest niedopuszczalna. Po prostu stosowane są podwójne standardy względem państw, które do Unii należą dłużej i względem państw takich jak Polska, które są rządzone przez te siły polityczne, które nie należą do dominujących w Europie, no i mają czelność dokonywać tego rodzaju zmian. Taka jest rzeczywistość polityczna. Można udawać, że jest inaczej, ale takie po prostu są fakty. Tylko jeśli rzeczywiście to są przyczyny wyłącznie polityczne, a w ogóle nieprawne czy aksjologiczne, to wydaje się z tego wypływać wniosek, że sytuacja jest nierozwiązywalna, ponieważ jeżeli to nieakceptacja określonego rządu w Polsce, czy też jak mówicie często, wzrostu znaczenia Polski na arenie międzynarodowej jest tu przyczyną, prawda, takiego przycinania po stronie europejskiej, no to wzrost pozycji Polski można spodziewać, że się utrzyma. Wasz rząd może mieć trzecią kadencję, a jak nie trzecią kadencję, to może wrócić za 4 lata. Więc wydaje się to nierozwiązywalne, czyli przeczekanie, wytrzymanie, które pan sugerował, nie wystarczy. No więc to jest właśnie rozwiązanie. Trzeba twardo bronić zasad naszej suwerenności. Nie zgadzać się na to, żeby Trybunał Zewnętrzny, który nie ma jakiejkolwiek legitymacji demokratycznej, zwłaszcza od polskich obywateli, ale tam w ogóle nie ma legitymacji demokratycznej, jeśli chodzi o proces, mechanizm wyboru TSUE. To w zasadzie jest coś, co stanowi element władzy, tam trudno nawet mówić o jakimś trójpodziale władz, bo to są sędziowie wybierani również politycznie i to nawet mogą być wybierani na kolejne kadencje, czyli jeśli się dobrze sprawują, to mogą otrzymać ponowny wybór. Jeśli zgodzimy się na to, żeby taki organ decydował o tym, jak w Polsce wygląda prawo i nie będziemy mieć mechanizmu kontroli tego, to wówczas wyrzekamy się tak naprawdę suwerenności, bo stopniowo mogą nam narzucić wszystko. Więc tak, dokładnie jest. Trzeba to wytrzymać, a wraz ze wzrostem, pan mówi, znaczenia Polski na arenie międzynarodowej. To jest istotne, oczywiście, ale jeszcze istotniejszy jest wzrost gospodarczy. Rozwój gospodarczy, jeżeli będzie Polska dalej się rozwijała, jak Bogu dziękować cały czas jest, mimo tych trudności. Nasze firmy, które współpracują z firmami niemieckimi, holenderskimi, to też jest pewien zasób, który mamy i w interesie przemysłu niemieckiego, który dominuje absolutnie w polityce niemieckiej, nie jest to, żeby na dłuższą metę utrzymywać tą sytuację, gdzie pieniądze unijne, które mogłyby do nich częściowo wrócić, będą odcinane. Więc musimy być tutaj pełni, musimy stać na straży tych zasad, wiedząc, że to nie będzie bardzo łatwe, że no, jeśli byśmy się na wszystko zgadzali, to oczywiście by nas klepali po plecach, byłoby miło, ale stopniowo byśmy tracili suwerenność. Więc suwerenność musimy zachować. Jednocześnie musimy być cierpliwi i konsekwentnie bronić tego, co nam jako zadanie powierzyli obywatele w wyborach. Okej. Wróćmy do spraw polsko-ukraińskich, bo tutaj też ostatnio wielkie emocje i ważne wydarzenia. Przez długi czas można było mieć wrażenie sielanki w stosunkach z Kijowem, przyjaźń, gesty wzajemnego wsparcia, przede wszystkim oczywiście Polski w stronę Ukrainy, ale wrażenie sielanki. Ostatnio wybuchło, myśmy w Nowej Konfederacji od dłuższego czasu mówili akurat, że sprzeczności interesów narastają. Niektórzy zarzucają wam, że to pod wyborczą grę i potrzebę przejęcia głosów ukrainosceptycznej Konfederacji zaogniliście te stosunki. W każdym razie wydaje się, że nastąpił pewien przełom. Czy w pana ocenie jest powrót do tego, co było i do tego należy dążyć w stosunkach z Ukrainą? Czy też potrzebna jest jakaś generalna zmiana, która ustawiłaby relacje w inny sposób, bardziej korzystny na przyszłość dla Polski? Należy dążyć przede wszystkim do tego, żeby relacje z Ukrainą były, to zabrzmi banalnie, ale żeby realizowały polski interes. Od samego początku, od ataku rosyjskiego w lutym 2022 roku, my się dokładnie tym kierowaliśmy, bo w polskim interesie jest to, żeby relacje z Ukrainą były partnerskie,
Ale to znaczy, że Ukraina musi w ogóle istnieć jako niezależne państwo. Państwo, które będzie nie tylko formalnie niepodległe, jak na przykład Białoruś jest formalnie niepodległa, ale w praktyce, gdyby była podporządkowana Ukraina Rosji, tak jak jest podporządkowana Białoruś, to nie ma mowy o żadnym partnerstwie. Wówczas Ukraina realizowałaby interesy rosyjskie. Gdybyśmy tego wsparcia Ukrainie nie udzielili militarnego w formie finansowej, w formie przyjmowania uchodźców, to Ukraina by dzisiaj nie istniała. Taka jest po prostu alternatywa takiego zdecydowania, żeby Ukrainie pomagać. Wielka Brytania, owszem, Stany Zjednoczone jak najbardziej, ale państwa unijne, te największe, wahały się, zwłaszcza Niemcy, no to jest wręcz anegdotyczne, te 5 tysięcy hełmów, które chcieli wysyłać. Tak to wtedy wyglądało. To, żeby się zmieniło, to jest efekt presji politycznej. Nie przypisuję tutaj zasług tylko i wyłącznie Polsce, broń Boże, to byłoby jakieś złudzenie o mocarstwowości, ale wpływ na to duży mieliśmy. To, że Stany Zjednoczone, Wielka Brytania, że państwa Europy Środkowej doprowadziły wspólnie do zmiany tego podejścia, do zmiany podejścia do Rosji. To jest duży sukces, który udało się osiągnąć, który sprawił, że nasz interes został w tej sprawie lepiej zrealizowany. I oczywiście można teraz wskazywać tak, że należało nieco inaczej rozkładać akcenty. Może nieco więcej żądać w tamtym, może nieco wcześniej, może nieco wcześniej niż teraz. Jestem gotowy do tego, żeby wchodzić w szczegóły każdej z tych spraw. Ale jednocześnie, jak się na to patrzy z perspektywy dzisiejszej, no to niestety ignorowany jest ten aspekt, który wtedy miał miejsce. Ignorowany jest ten aspekt, który wtedy był absolutnie najważniejszy, że Ukraina była realnie, egzystencjalnie zagrożona tym, że przestanie istnieć. Wtedy nie byłoby jakichkolwiek rozmów, czy o rozliczeniu Wołynia, czy o innych relacjach, w których powinniśmy budować to nasze partnerstwo, czyli na uczciwych, równych zasadach. Więc to jest warunek minimum. Więc oczywiście dzisiaj jest tak, że te spory, które zaczęły być bardziej dostrzegane, bardziej podkreślane, bardziej akcentowane, dzisiaj niektórzy uważają, że doszło do jakiegoś całkowitego odwrócenia i Polska jest dzisiaj wrogiem Ukrainy, a wypowiedzi niektórych polityków ukraińskich wręcz to jeszcze podsycają. Tylko że to nie my zaogniliśmy stosunki. My realizujemy politykę opartą na polskim interesie. Jeśli ktoś nie potrafi się z tym pogodzić, trudno. Musimy cały czas też być konsekwentni i też znosić tą krytykę. Robimy to cały czas, myślę, dość konsekwentnie. Nawet jeśli ktoś uważa, że pewne rzeczy można powiedzieć mocniej, pewne słabiej, pewne wcześniej, pewne później, zgoda. Możemy tutaj uważać i polemizować, możemy różne punkty widzenia przyjmować. Ale sądzę, że akurat w zakresie tych najważniejszych spraw, to interes Polski w tej sprawie od początku ataku rosyjskiego, od lutego 2022 roku, został zabezpieczony w stopniu maksymalnym, jak to było możliwe. No dobrze, tylko prezydent Zełenski ostatnio porównał Polskę do sojusznika Rosji. Prezydent Zełenski odmówił spotkania prezydentowi Dudzie, lekceważąc go na oczach całego świata i tak dalej. Ale dużo wcześniej jeszcze, zanim to wszystko wybuchło, przecież prezydent Zełenski wspólnie z kanclerzem Scholzem wydali oświadczenie, w którym to Niemcy wychodziły na ci dostarczyciele tych 500 hełmów, gdy myśmy przeznaczali ciężkie uzbrojenie, prawda, ale też państwo, które wstrzymywało dostawy, zmuszając do okrężnych tras przez Wielką Brytanię i Polskę na w pierwszej fazie wojny, to oni byli przedstawiani przez Ukraińców i sojusz od dłuższego czasu jako główny dobroczyńca europejski Ukrainy. Coś chyba nieodwracalnie pękło, panie ministrze, i coś tu wymaga głębokiego remontu, czy nie? No wymaga przede wszystkim po stronie ukraińskiej, bo to prawda, że rzeczywiście takie działania mają miejsce, tylko pytanie zasadnicze brzmi, czy one będą dla Ukrainy korzystne. Czy to, że w taki sposób, czy ta wypowiedź prezydenta Zełenskiego, czy szereg innych wypowiedzi niższych rangą urzędników państwa ukraińskiego miało miejsce, czy to się Ukrainie przysłuży? Moim zdaniem nie i moim zdaniem będzie za chwilę tam dość poważna korekta, jeśli chodzi o stosunki z Polską. Dlatego, że no, możliwe, że niektórzy mają tam złudzenia, że Niemcy są dzisiaj już całkowicie zmienione i nie będą tam się pojawiały pomysły powrotu do sojuszu z Rosją. No ale jeśli ktoś tak myśli, no to jest bardzo krótkowzroczny. Rzeczywiście jest tak, że ze strony ukraińskiej miało miejsce kilka gestów, zwłaszcza gestów, ale też działań, które w Polsce wzbudziły głęboki sprzeciw. Nie tylko po stronie politycznej, ale całego społeczeństwa. To jest całkowicie zrozumiałe. Ja również od tych emocji nie jestem wolny. Natomiast naszym zadaniem jako polityków jest nie uleganie emocjom i prowadzenie konsekwentnej polityki. To znaczy,
Nie możemy dawać się ani tym osobom, które oskarżają nas, że wspieramy Rosję, dzisiaj szantażować i zgodzić na przykład na otwarcie naszego rynku, wpuszczenie tutaj ukraińskiego zboża. Nie robimy tego. Jesteśmy gwarancją, że to się nie wydarzy. Nawet jeżeli zażąda tego, czy Unia Europejska w formie skargi Komisji Trybunału Sprawiedliwości, czy poprzez polityczne naciski z Niemiec. Czy nasi opozycjoniści taką gwarancję dają? Sądzę, że nie dają. Każdy musi sam to ocenić. Z drugiej strony my mówimy też bardzo jasno stronie ukraińskiej, że to wsparcie, którego udzieliliśmy, to wsparcie było w ich interesie i było również w naszym interesie, nie ma co do tego wątpliwości, ale to nie jest tak, że Polska będzie tego wsparcia udzielała, nie oczekując tutaj ze strony ukraińskiej traktowania po partnersku. Mówimy o tym bardzo jasno i myślę, że Ukraina, nawet jeśli nie wszyscy politycy to rozumieją, to zaczynają rozumieć coraz bardziej. Myślę, że znów na dziś ta sytuacja nie jest optymalna, ale stopniowo będzie dochodziło do poprawy tych relacji, dlatego że no, zrozumienie tam również rośnie. Tylko co to znaczą partnerskie stosunki i poprawne relacje, panie ministrze? Bo to brzmi dobrze na poziomie bardzo ogólnym, ale można się zastanawiać, czy nie jest tylko taką zupełnie wierzchnią warstwą zjawiska. Czy problemem Polski w relacjach z Ukrainą i zresztą nie tylko w nich nie jest to, że my nie wystawiamy rachunków za to, co robimy, czy to fundamentalne wsparcie, które słusznie pan podkreślał, o historycznym znaczeniu dla Ukrainy, ale też na przykład dla interesów amerykańskich, nie powinno być na bieżąco kwitowane, na przykład tym, że żądamy od Ukrainy preferencji dla polskich firm w ewentualnym procesie odbudowy tego kraju ze zniszczeń wojennych. Na przykład w tym, że żądamy od Ukrainy nieuzgadniania niczego istotnego z Niemcami bez udziału Polski. Czy tego właśnie nie powinny oznaczać dobre relacje i partnerskie stosunki? To jest dość uproszczona wizja polityki zagranicznej, że można w zamian za jedno działanie oczekiwać innego dokładnie działania, taka właśnie transakcyjna wizja polityki. Ja o tym mówiłem, byłem też to krytykowany, ale ja to cały czas konsekwentnie odrzucam, dlatego że polityka nie bierze się na transakcji, tylko opiera się na budowie partnerstwa. Pan mówi, że to jest coś ogólnego, ale myślę, że to zostało dość jasno sformułowane. My bardzo konkretnie mówimy, że jeżeli Ukraina nie będzie wobec Polski zachowywała się tak, jak tego oczekujemy, czy to w sprawach rozliczenia zbrodni wołyńskiej, ekshumacji jej ofiar, czy to w sprawach również właśnie preferencji dla polskich firm, partnerskiego traktowania naszych producentów rolnych, to na przykład nie będzie możliwości zgody z naszej strony, żeby Ukraina wstąpiła do Unii Europejskiej. Mówimy to bardzo jasno. Nie wiem, czy nie wydaje mi się, żeby to była polityka transakcyjna, tylko jasno określamy, że nie wyobrażamy sobie partnerstwa w ramach sojuszu, którym jest Unia Europejska, z państwem, które nas po partnersku nie traktuje. Natomiast to nie jest transakcja, to jest po prostu normalne funkcjonowanie dwóch państw. Jeśli się szanujemy, jeśli chcemy ze sobą współdziałać, to powinniśmy robić to we wszystkich obszarach. Ale unikałbym takiego myślenia, że damy im 10 czołgów, a w zamian za to oni dadzą nam zgodę na 10 ekshumacji, bo to byłoby podejście... Ale tak wygląda polityka międzynarodowa, panie ministrze. Nie, panie, tak nie wygląda polityka międzynarodowa. Żaden poważny kraj tak nie działa. Jeśli Ukraina próbuje w ten sposób działać, a dzisiaj mamy do czynienia z tego rodzaju wypowiedziami, to powiedział się na przykład ten przedstawiciel ukraińskiego IPN-u, że oni dadzą nam zgodę na ekshumację, jeśli my zgodzimy się na jakiś pomnik. No i proszę zorientować, gdzie to zaprowadziło stronę ukraińską. Oni na tych próbach transakcyjnego grania z nami absolutnie nic nie uzyskali i nie uzyskają. No ale może to jest problem nasz, że my nie gramy transakcyjnie. Nie, jak panie doktorze. Amerykanów to oni grają transakcyjnie. Nie pan, to jest bardzo atrakcyjne. Ja sobie zdaję sprawę z tego, że to jest atrakcyjna wizja. Coś za coś. My dajemy jedno, oni dają drugie. Ale tak się nie buduje partnerskich relacji na lata. A to jest interes. Bo to nie jest tak, że my damy jedną rzecz, dostaniemy drugą i sprawa jest zamknięta. My chcemy zbudować z Ukrainą realne partnerskie relacje, które spowodują, że Ukraina zostanie odciągnięta od Rosji i nie będzie również zagrożeniem dla nas. Przecież to nie jest tak, że my ignorujemy zupełnie sytuację historyczną i to, że w przeszłości dochodziło do konfliktów polsko-ukraińskich, że doszło do rzezi wołyńskiej, że to się też nie wzięło znikąd. To nie jest tak, że to można zupełnie wymazać. My jesteśmy dzisiaj w takiej sytuacji, że mamy unikalną historyczną możliwość zbudowania z Ukrainą relacji partnerskich. Ale żeby do tego doszło, to musimy się o partnersku traktować, a nie na zasadzie handlu wymiennego. To jest prosta, jeśli nie wręcz prostacka wizja polityki zagranicznej. Staramy się prowadzić inną, nawet jeśli ona zajmuje trochę więcej czasu i nie zawsze przynosi sukcesy po kilku tygodniach czy miesiącach, to jestem przekonany, że jeśli będziemy w tym konsekwentni, to ten swój cel osiągniemy. Dlatego, że Ukrainie zależy na tym, żeby wejść do Unii Europejskiej i do NATO. A to wymaga naszej zgody. Jeśli mamy jeszcze chwilę, to chętnie bym przeniósł dyskusję na kwestie polsko-amerykańskie, bo tutaj też są elementy
interesujące transakcyjności i nietransakcyjności w polityce zagranicznej. PiS w bardzo wyraźny sposób stawia na stosunki ze Stanami Zjednoczonymi, które są dla nas w oczywisty sposób ważne, jako że Stany Zjednoczone gwarantują nam bezpieczeństwo i tak dalej. Natomiast pojawiają się zarzuty o zbyt daleko idącą uległość, o właśnie źle rozumianą transakcyjność, czyli kupujemy duże ilości drogiego amerykańskiego sprzętu i pytanie, co dostajemy w zamian. Czy jakieś zmiany w dziedzinie stosunków polsko-amerykańskich pan przewiduje, pan postuluje, czy tak jak jest dobrze według pana? Naszym celem w relacjach z Amerykanami jest to, żeby Stany Zjednoczone pozostawały w silny sposób obecny w Europie, nie tylko w Polsce, ale w ogóle w całej Europie. To jest tak naprawdę cel strategiczny, dlatego że my dzisiaj jesteśmy w takiej sytuacji, że ponieważ Rosja zaatakowała Ukrainę, to Stany powróciły niejako do tej roli, może nie żandarma, bo to jest określenie takie pejoratywne, ale podmiotu, który gwarantuje, gwaranta bezpieczeństwa Europy. Dzisiaj przede wszystkim wsparcie dla Ukrainy, ale też dla państw z naszej części kontynentu, dla państw tak zwanej wschodniej flanki NATO. I jeśli chcemy, żeby to bezpieczeństwo było trwałe, to relacje nie tylko polsko-amerykańskie, ale europejsko-amerykańskie muszą być budowane na partnerskich zasadach. To nie znaczy, że Unia Europejska ma w każdej sprawie zgadzać się z tym, co mówią Stany Zjednoczone, bo tutaj też konieczna jest budowa pewnego rodzaju, Francuzi to nazywają autonomia strategiczna, nam bardziej chodzi o budowę znów partnerskiego poziomu, który da nam możliwość bycia na równych prawach, na przykład w niektórych obszarach gospodarki, w obszarach gospodarki cyfrowej w szczególności widać ogromne dysproporcje na korzyść Stanów Zjednoczonych względem Europy. Natomiast my potrzebujemy przede wszystkim tego, żeby Stany Zjednoczone były tu obecne. Jak ktoś mówi, kupujemy sprzęt, nie dostajemy nic w zamian. No, na tym to generalnie polega, że jeśli ktoś kupuje sprzęt, to się ten sprzęt dostaje. To nie jest tak, że my w tej chwili mamy listę chętnych sprzedawców, którzy chcą nam bardzo dużo tego sprzętu sprzedać, bo tego sprzętu też tak wiele na świecie nie ma, z uwagi na to, że wszyscy się zbroją i sytuacja wymaga tego, żeby zrobić to w miarę szybko. Więc robimy to, zapewniając sobie same bezpieczeństwo. A relacje stricte polsko-amerykańskie, tak jak każdego innego państwa średniej wielkości, czy wielkości takiej jak Polska, z państwem takim jak Stany Zjednoczone, zawsze będą z konieczności skazane na pewnego rodzaju dysproporcje potencjałów, dysproporcje zasobów gospodarczych. No na tym to po prostu polega. My supermocarstwem nie jesteśmy i w przewidywalnej przyszłości się nim nie staniemy. Okej, to brzmi atrakcyjnie, niemniej niedawno prowadzona polityka amerykańska przez Donalda Trumpa, który zresztą ceniony był w obozie pisowskim, była ostentacyjnie wręcz transakcyjna i amerykańska polityka obecnie, to nawiązując do pana wcześniejszych wypowiedzi, też wydaje się być transakcyjna. Ale pytanie brzmi, panie ministrze, czy my kapitalizujemy znowuż transakcyjnie czy nietransakcyjnie, niech pan to nazwie jak chce, naszą rolę w realizacji amerykańskich interesów bezpieczeństwa podczas tej wojny ukraińskiej? Przecież bardzo pomogliśmy Amerykanom obronić swoją pozycję międzynarodową zagrożoną przez tę perspektywę rosyjskiego blitzkriegu czy po prostu zwycięstwa na Ukrainie. To jest określona wielka korzyść dla Stanów Zjednoczonych. No i teraz na przykład pojawia się pytanie, dlaczego nas nie ma w tej grupie transatlantyckiej koordynującej politykę Zachodu wobec Ukrainy. Jest tam oczywiście Waszyngton, Londyn, Berlin, Paryż, Rzym i ten Rzym szczególnie jest interesujący, bo rola Włoch w tej wojnie przecież w oczywisty sposób jest wielokrotnie mniejsza niż Polski. Dlaczego nas tam nie ma, panie ministrze? Ale mówiąc nie ma nas tam, co ma pan konkretnie na myśli? No nie uczestniczymy, nie jesteśmy konsultowani, nie jesteśmy decydentem w tej grupie. Jesteśmy konsultowani, oczywiście, że jesteśmy konsultowani. Jesteśmy jednym z najistotniejszych państw, które tak naprawdę we wszystkich sprawach dotyczących kwestii bezpieczeństwa i innych kwestii związanych ze współpracą z Ukrainą bierze udział w tych procesach decyzyjnych. Bez Polski, bez naszej obecności strategicznej, to wynika z naszego położenia geograficznego przede wszystkim, jakakolwiek pomoc dla Ukrainy nie byłaby możliwa. Więc to są jakieś mity, że my nie jesteśmy w tych gremiach. Okej, czyli jeśli na przykład dochodzi do uzgodnienia między Stanami Zjednoczonymi i Niemcami, że Stany Zjednoczone w wyraźny sposób stawiają teraz na Niemcy jako operatora tutaj polityki amerykańskiej w Europie i że Niemcy będą kluczowe w ewentualnej odbudowie Ukrainy, to to jest zarządą Polski, tak? Co pan ma konkretnie na myśli? Bo to są rzeczy dość ogólne. To znaczy, że Niemcy stawiają wyraźny sposób, że Stany Zjednoczone stawiają wyraźnie na Niemcy jako operatora polityki. Co konkretnie pan ma na myśli?
Po tym okresie ochłodzenia w relacjach amerykańsko-niemieckich z początku wojny, no Niemcy wyrosły bardzo wyraźnie na kraj, który znowu jest w partnerstwie strategicznym ze Stanami Zjednoczonymi. Amerykanie wielokrotnie mówią o Niemcach jako kluczowym fundamencie europejskiego bezpieczeństwa, o Niemcach jako, a nie o Polsce, jako tym kraju, na którym europejskie bezpieczeństwo ma się opierać. Z tego też powodu namawiają ich bardzo mocno do zbrojeń, które są No ale trochę to, inne. wie pan, to stawianie takiej tezy, że jeśli ktoś dobrze mówi o innym państwie, to znaczy, że Polska na tym cierpi, to jest znów dość takie, powiedziałbym, no, znów bardzo duże uproszczenie, jeśli nie coś gorszego. No, nie jest tak, że jest tylko albo Polska, albo Niemcy. Przecież my też od samego początku, od ataku rosyjskiego na Ukrainę, domagaliśmy się tego, żeby Niemcy się bardziej zaangażowały. Domagaliśmy się tego, żeby Niemcy zaangażowały się w pomoc Ukrainie, ale też w budowę swojego własnego potencjału dla bezpieczeństwa nas wszystkich, bezpieczeństwa w NATO. To nie jest tak, że my dzisiaj, jeśli Niemcy Ukrainie pomagają, to my na tym w jakiś sposób tracimy. Bo gdyby było tak, że tylko Polska by pomagała, i wtedy rzeczywiście wszystko byłoby tylko z udziałem Polski, a Niemcy by sobie gdzieś stały z boku, no to moglibyśmy mówić tak, odgrywamy najważniejszą rolę, tylko że problem byłby taki, że nikt inny by tej roli nie odgrywał i cel byłby dużo trudniejszy do osiągnięcia. Powiem więcej, ja regularnie widzę tego rodzaju artykuły, że na przykład jakaś firma czy z Włoch, czy z Francji, czy z Niemiec będzie realizować jakieś kontrakty dla Ukrainy. Pomijam to, na ile to jest w ogóle realne, bo dzisiaj Ukraina jest w takim stanie, że niespecjalnie te kontrakty mogą się zmaterializować. Ale jak ktoś tego typu tezy stawia, że przez fakt, że inna firma z innego kraju będzie realizować kontrakty, że to jest dowód marginalizowania Polski. Drodzy Państwo, Panie Redaktorze, Polska jest państwem z dużym potencjałem, jak na nasze możliwości, ale nie jest supermocarstwem ani militarnym, ani gospodarczym. Są więksi od nas. To nie będzie tak, że wszystkie kontrakty z Ukrainy będą trafiały do Polski. Już nie mieć takich złudzeń. Natomiast będziemy mieć dostateczny udział, myślę, że nawet przekraczający nasz potencjał jeszcze sprzed ataku rosyjskiego, i będziemy z tego potencjału korzystać. Ale to nie będzie tak, że żaden Niemiec, żaden Czech, czy żaden Francuz, czy Włoch, mówię tutaj o firmach, czy osobach, nie dostanie jakichkolwiek kontraktów. A ja mam wrażenie, że jak ktoś inny coś dostanie, to od razu jest to traktowane jako porażka Polski. Wręcz przeciwnie. My się cieszymy z tego, że inne państwa się bardziej zaangażowały i w naturalny sposób jest to w jakimś zakresie również dla nas konkurencja w pewnych obszarach. Ale byłoby dużo gorzej, gdyby wszyscy odwrócili się plecami, a my byśmy zostali tak naprawdę sami z tą sprawą i bylibyśmy jedynym państwem, które by Ukrainę wspierało, bo wtedy nie ma się oszukiwać. Samodzielnie byśmy rady po prostu z tym nie dali. Dobrze, to może nie był do końca dobry przykład i posłużę się, skoro żąda pan konkretów, innym. Jak jest możliwe w takim razie, skoro mówi pan, że byliśmy konsultowani w tych procesach decyzyjnych i jesteśmy w tej nieformalnej grupie? Jak było możliwe, że przed szczytem NATO myśmy ogłaszali publicznie, że dążymy do planu członkowskiego dla Ukrainy, w sytuacji, w której było, wydaje się, dosyć jasno i my przynajmniej w Nowej Konfederacji myśmy to wiedzieli, że nikt na Zachodzie na to nie pójdzie? Jak się wydaje, oczywiście do tego nie doszło, nie było żadnej perspektywy członkowskiej dla Ukrainy, były fikcyjne gwarancje bezpieczeństwa ogłoszone wtedy, no i wydaje się, że zaszkodziliśmy sobie w ten sposób. Czy bycie konsultowanym nie stoi w sprzeczności, tylko konsultowanym, nie mówiąc o decyzyjnym nawet, w sprzeczności z wygłaszaniem tak odrealnionych postulatów, które następnie wzbudziły, jak się wydaje, też wściekłość prezydenta Zełenskiego, który realnie w to uwierzył? A w jaki sposób pan uważa, że sobie zaszkodziliśmy? Bo chciałbym zrozumieć ten sposób myślenia, bo się z tym zupełnie nie zgadzam. Jestem ciekawy, co pan ma na myśli. Mam na myśli to, że ogłosiliśmy postulat, który nie miał żadnych szans na realizację. I co więcej, jak się wydaje, sądząc po reakcji wyraźnie nerwowej prezydenta Zełenskiego, jak się usłyszał, co realnie jest ustalane na szczycie w Wilnie, że sprawiliśmy, że on w to uwierzył, że padną konkretne perspektywy członkostwa Ukrainy w NATO. Nic takiego się nie stało, czyli walczyliśmy od początku o przegraną sprawę i pokazaliśmy się jako nieorientujący się w tym, co się dzieje w dziedzinie ustalania strategicznych perspektyw dla Ukrainy na Zachodzie. I pan uważa, że sprawa jest już zamknięta, rozumiem, tak? Że to się już Nie, ale zakończyło wtedy i była nie ma problemu. porażką. Wtedy była porażką. No, widzisz pan, to jest różnica, myślę, w patrzeniu na politykę zagraniczną. Krótkoterminowe, oparta na tym, co kto kiedy powiedział, jakie oświadczenie wydał i myślenie takie, że skoro coś się nie udało zrobić w tym tygodniu, to znaczy, że ponieśliśmy porażkę. Wie pan, gdybyśmy podchodzili do tego w taki sposób, to rzeczywiście nie należałoby na przykład nigdy mówić, że do Ukrainy należy wysłać czołgi. Przecież na początku
W ogóle nie było tego tematu. Nie wiem, czy pan pamięta takie pojęcie jak broń ofensywna i broń defensywna. Ja szczerze mówiąc do końca nie wiem, co to znaczy, ale takie tezy się pojawiały jeszcze w lutym czy w marcu 2022 roku, że na Ukrainę można wysyłać wyłącznie broń defensywną. W sytuacji, kiedy Ukraina jest atakowana, więc broni się, to każda broń jest używana do defensywy, więc każda broń jest defensywna. Nie wiem, co autorzy tych dystynkcji mieli na myśli. Natomiast my postulowaliśmy jako pierwsze państwa na przykład to, żeby wysyłać czołgi, żeby wysyłać samoloty, żeby wysyłać systemy Patriot. I wtedy też pamiętam takie głosy, kiedy się to nie udało zrobić tego samego dnia, gdy takie postulaty padły, że Polska poniosła porażkę, że Polska się ośmieszyła, że propozycja wzbudziła czyjąś wściekłość, że my przestaliśmy pełnić jakąkolwiek rolę, bo inni decydują. Tymczasem konsekwencja w stawianiu tych postulatów, jak pan nazywa, odrealnionych, doprowadziła do tego, że część z tych odrealnionych postulatów stała się rzeczywistością. Dzisiaj jesteśmy w takiej sytuacji, że trzeba czasami stawiać żądania dalej idące, wiedząc, że one nie zostaną zrealizowane od razu, ale po to, żeby zmieniał się sposób myślenia. Utrwalał ten dobry, który jest, do którego się udało doprowadzić i dalej zmieniał na lepszy. I brzmi to trochę paradoksalnie, bo ja wcześniej mówiłem na przykład o tym, że my wobec Ukrainy mamy też pewne oczekiwania, że Ukraina też zmieni swoją politykę wobec nas. Jeśli tego nie zrobi, to nie będzie państwem członkowskim Unii Europejskiej czy NATO. Tak oczywiście jest, ale jednocześnie stawiamy ten postulat, że Ukraina do NATO powinna wstąpić, że powinna wstąpić do Unii Europejskiej, bo uważamy, że długofalowo, nie za tydzień, czy za miesiąc, czy nawet może za rok, ale długofalowo to jest korzystne dla Polski i także jeśli Ukraina będzie miała tą perspektywę członkostwa na horyzoncie, to zmieni swoje podejście do nas. I to właśnie jest przeciwieństwo polityki transakcyjnej. To jest polityka długofalowych interesów. My się tym dokładnie kierujemy, a nie tym, że w tym tygodniu się nie udało, to jest klęska i należy uznać, nie wiem, zwinąć w ogóle MSZ i politykę zagraniczną. Mówił wielki optymista w sprawie przyszłego członkostwa Ukrainy w NATO, jak rozumiem, wiceminister spraw zagranicznych Paweł Jabłoński. Mnóstwo pytań, które ciśnie mi się. W zakresie tego, że zbudujemy z Ukrainą partnerskie relacje, jeśli będziemy prowadzić wobec niej konsekwentną politykę opartą nie na transakcji, ale na realizacji długofalowego interesu. Tak, tutaj także wykazuje pan dużo krzepiącego optymizmu. Dziękuję bardzo. Nasz czas się kończy, mimo że wiele pytań jeszcze ciśnie mi się na usta. Musimy na dzisiaj przerwać. Dziękuję za pański czas, zwłaszcza w ogniu kampanii wyborczej i interesujące odpowiedzi, ciekawą rozmowę. Państwu za uwagę i zapraszam na kolejne odcinki Pomówmy Realnie.